właściwie w imieniu trochę Unii Europejskiej, ale nie mając legitymacji unijnej, nad rozwiązaniem tego konfliktu pracuje team francusko-niemiecki, czy bardziej niemiecko-francuski. Tyle tylko, że jak na razie to nic pozytywnego z tego nie wynika. Szczerze trzeba powiedzieć, że ten Mińsk II, no to właściwie był rodzaj katastrofy dyplomatycznej, dyplomacji niemieckiej i francuskiej, która jedna i druga dyplomacja zapowiadała, że to jest ratowanie Europy przed wybuchem wojny, że to jest bardzo ważna inicjatywa i że my tutaj na pewno znajdziemy rozwiązanie. No, rozwiązanie było takie, że właściwie separatyści i Rosjanie zdobyli Debalcewo, załatwili to, co chcieli i do tej pory nie wycofali ciężkiej artylerii 30 kilometrów, jak to było ustalone w Mińsku. Natomiast Ukraińcy to robią. Więc to, że Polska nie działa razem z Hollandem i z Merkel i nie uczestniczy w tych rozmowach, to może nawet lepiej, bo jeżeli byśmy mieli legitymizować coś takiego, to nie sądzę, żebym ja jako Polak był z tego powodu szczęśliwy. Prawda jest taka, że Putin, jeżeli rzeczywiście jest nadal zdrowy i w dobrej formie, zatrzyma się dopiero tam, gdzie go będziemy chcieli zatrzymać, gdzie go zdecydujemy się zatrzymać. On po prostu testuje. Testuje Zachód, testuje Unię Europejską i testuje NATO i posunie się tak daleko, jak po prostu mu pozwolimy się posunąć.